Halo, halo, dzień dobry. Witam was ponownie na kanale Totalni Dramaturdzy. Dziś zrealizuję film, który jest, lekko mówiąc, powiewem świeżości na tym kanale. A to wszystko za sprawą komentarza od ThePunishera1991. A więc jako, że nadal nie oglądałem nowego sezonu Totalnej Porażki, tak, nie idźcie na mnie z widłami, serio jeszcze nie oglądałem, ale to nadrobię. Obiecuję. To na podstawie designu, albo po polsku wyglądu tych postaci, sobie je ocenimy. Więc jeśli koncepcja lub sam materiał wam się spodoba, to strzelcie kciuka w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi tu publikowanymi materiałami. Aha, i jeszcze zanim zaczniemy, to krótki disclaimer. Nie spoilerujcie mi w sekcji komentarzy, czy postacie, które oceniłem na podstawie wyglądu, mają dokładnie ten sam charakter, jaki im nadałem. Jeśli chcecie zrobić mi nutkę tajemnicy, to po prostu napiszcie numerek danej postaci i po tym numerku napiszcie, czy ewentualnie zgadłem, lub jak nie zgadłem, to że się mocno zdziwię lub przekonam, że nie jest tak, jak oceniłem. No dobra, to teraz przejdźmy do tematu. Dobra, jesteśmy teraz już na żywo. Znaczy, może nie jesteśmy na żadnym streamie ani nic, tylko po prostu teraz, od tego momentu, mój komentarz będzie bardziej żywszy. Bo poprzednia sekcja, ten wstępniak, który był przed chwilą, no to był akurat oskryptowany, a teraz jeżeli chodzi o ocenę postaci tych tutaj, które wyświetlają się na ekranie, to moja ocena i mój komentarz to jest jeden wielki spontan, a więc no jest to dosyć ciekawe połączenie oskryptowanego materiału oraz materiału bardziej na luzie, na spontanie, jak chcemy sobie to nazwać. Tak więc zabieramy się w takim razie za ocenianie, bo wypadałoby w końcu to zrobić. Więc numerek jeden to jest postać o imieniu Priya. Jak mam tak ocenić Priję z wyglądu, to ogólnie jej wygląd bardzo mi się podoba. Jest bardzo ładnie przedstawiona, jeżeli chodzi o te nowe postacie, tą nową obsadę, którą żeśmy dostali w 2023 roku. Natomiast jeżeli mam na podstawie wyglądu ocenić jej charakter, to strzelałbym, że jest to postać taka trochę między Bridget a między Zoe, jeżeli mam oceniać ją z charakteru, na podstawie oczywiście jej wyglądu. Wiadomo, że wygląd tutaj może tak naprawdę mnie w pewnym sensie oszukać i rzeczywistość może troszeczkę inaczej mnie zweryfikować, natomiast nie wiem, nie powiedziałbym, że jest to postać, która jest zła do szpiku kości. Wydaje mi się, że jest to postać, która zdecydowanie jest dobra, czuła dla innych, jest bardziej, że tak powiem, miła dla wszystkich. No wiecie, o co chodzi, po prostu jest to postać o dobrym sercu, może tak to powiem. Tak więc jakbym miał ją ocenić, to bardziej bym postawił, że jest to postać dobra, a nie jeżeli jakaś postać, która ma tutaj wykorzystać drugą postać w celach dojścia do finału. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o Priję. Następna będzie Millie. Chyba dobrze wymieniłem te imię, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Millie natomiast przypomina mi troszkę taką Leshaunę 2.0 z wyglądu, jeżeli mam być szczery. Zły wygląd też nie jest. Uważam, że jak najbardziej twórcy zrobili fajną robotę, jeżeli chodzi o nową postać. Jeśli miałbym na podstawie tego wyglądu ocenić jej charakter, jeszcze nie oglądając nowego sezonu, to myślę, że Millie spokojnie będzie taką troszkę Leshauną 2.0, a więc jest to, wydaje mi się, że taka dziewczyna, która lubi się delikatnie mówiąc troszkę porządzić, a jeżeli nie porządzić, to na zasadzie takiej, że wiecie, tutaj trochę pokozaczyć do drugiej postaci, która chce, nie wiem, uprzykrzyć innej życie. No wiecie, tak jak to Leshauna najczęściej broniła na przykład Harolda przed Duncanem i czasami lubiła takiego pstryczka w nos innej postaci strzelić, to wydaje mi się, że Millie spokojnie mógłbym chyba dać taką ocenę. Co nie oznacza, że to jest coś złego, bo jak najbardziej wydaje mi się, że taka postać też jest potrzebna. No bo gdyby wszyscy byli dobrzy, no to jaki byłby sens oglądania tego reality show? No musi być jakiś troszeczkę taki zgrzyt między postaciami, co nie? Tak więc następną postacią będzie Reaper. Reapera jakbym miał z wyglądu ocenić, to jest on ok, ładny, ma dosyć design, ale jeżeli chodzi o jego charakter, to wydaje mi się,
że Reapera bym tak usadowił pomiędzy Scottem a Duncanem. Nie mówię, że on jest jakąś osobą, która tam się znęca nad innymi, ale na pewno wydaje mi się, że no z wyglądu przypomina trochę takiego cwaniaczka, który jak przyjdzie co do czego, to wkopie drugą osobę i jeszcze będzie sabotował tę osobę, co nie? Tak więc jeżeli mam ocenić go z wyglądu w ten sposób, to wydaje mi się, że na podstawie samego designu mógłbym śmiało mu przypisać takie cechy. Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże, kiedy będę oglądał pierwszy odcinek i w ogóle te odcinki. Damien. Damiena bardzo ciężko jest mi ocenić, bo z wyglądu jest jak najbardziej, tutaj ponownie nie będzie żadne zdziwienie, że w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o jego charakter, to bardzo mi ciężko jest ocenić. Jakbym miał strzelać, wydaje mi się, że jest to coś a la B2.0. W sensie, wydaje mi się, że może zabiera on głos, może się tam coś odzywa, ale no nie wiem, wygląda to trochę jak taka lightowa wersja, w sensie mam na myśli taka lżejsza wersja B, taki chudszy B. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Tu mam pierwszy raz zgrzyt, jeżeli chodzi o ocenienie postaci. Znaczy wiadomo, łatwiej byłoby mi ocenić, jakbym obejrzał, no ale no ten materiał myślę, że będzie dosyć interesujący pod tym względem. A więc no wydaje mi się, że to jest taka lżejsza wersja B. Nie chodzi mi o to, że jest chudszy, tylko po prostu taki... No wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? No nie wiem, no tak mi się przynajmniej wydaje, kurde. Axel. Axel wygląda na taką dziewczynę, która jest taką panią wojskową, jeżeli mogę to tak ocenić, albo taką wredną panią z WF-u, która normalnie jak przychodzisz na lekcję WF-u, to ona cię tak ustawia po kącie, jakbyś do jakiegoś wojska szedł. To jakbym miał tak ocenić, to wydaje mi się, że to jest właśnie Axel. Taka trochę Ewa lub ewentualnie Joe 2.0. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten typ postaci, który tutaj trzęsie tym obozem i wszyscy się jej boją. Chase? Chase wydaje mi się, że jest to postać, która z charakteru miałbym ocenić, to wydaje mi się, że coś pomiędzy Trentem a ewentualnie Devinem z wariackiego wyścigu. To tak między jednym a drugim. Z wyglądu oczywiście jak najbardziej spoko, no tutaj nie ma tak naprawdę postaci, którą bym źle ocenił z wyglądu, więc tak naprawdę na podstawie wyglądu, jakie miałyby charakter te postacie, no to wydaje mi się, że to byłoby coś między Trentem a Devinem. Z. Ciężko jest mi powiedzieć. Na jednym z trailerów, jak tak widziałem na ułamek sekundy Z, to szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to byłby Harold 2.0. Na takiej zasadzie, że troszeczkę taki trochę nieogarnięty chłop, że trochę żyje w swoim świecie. Ale nie wiem, musiałbym się przekonać i obejrzeć, żeby wydać ostateczny werdykt. Oj, to będzie naprawdę bardzo ciekawy materiał. Scary Girl. To już mogę na podstawie tych trailerów, które oglądałem, stwierdzić, że jest to Easy 2.0. Bez dwóch zdań, to jest wariatka Easy 2.0. Jestem święcie przekonany, że to jest osoba, która na bank wysadziła jakiś... No nie wiem, wydaje mi się, że była w stanie wysadzić jakieś miejsce na obozie Wałanakła. Wydaje mi się, że jest to postać, która miała nawet w przeszłości konflikt z prawem. Nie zdziwiłoby mnie to, prawdę mówiąc. I wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej creepy postaci w tym, z tej obsady, jeżeli mam być całkiem szczery. Tak więc no, jest na razie dobrze, jeżeli chodzi o ocenę tych postaci. Na razie nie ma tragedii. Caleb, no to tak jak już mówiłem, kiedy wychodziły trailery i kiedy w ogóle pierwszy raz oceniałem te postacie, to wydaje mi się, że to jest taki Alejandro aka Justin 2.0 i nadal to podtrzymuję. Być może się zdziwię, kiedy obejrzę pierwszy odcinek, ale wydaje mi się, że to jest taki macho, który
chce wszystkie dziewczyny wyrywać w obozie i to wykorzystuje, bo jest ładny. No bo nie oszukujmy się, ale spośród wszystkich chłopaków, no to... No, urody mu nie można odmówić, taka jest prawda. Michel. Michel bym nazwał z wyglądu taką Courtney 2.0. Wydaje mi się, że jest to postać, która też lubi się rządzić, że jakie to ona nie ma obozowe doświadczenie, czego to ona nie zrobiła, jak bardzo wszyscy się jej nie słuchali. Wydaje mi się, że no, to jest właśnie Michelle w całej swojej okazałości. Pewności stuprocentowej nie mam, ale jakbym miał strzelać, to myślę, że spokojnie dałbym jej taką ocenę, że to jest taka Courtney 2.0, lubiąca się wywyższać nad wszystkimi. Julia, albo Julia, jak chcemy sobie w sumie nazwać. Pozory mylą, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakbym miał ocenić ją, wydaje mi się, że jest to Bridget 2.0, przynajmniej tak z wyglądu bardzo Bridget przypomina. I z charakteru, jakbym miał tak ją ocenić, to stawiałbym, że między Bridget a ewentualnie Gwen, ale tu pewności nie mam i być może nawet się pierdyknąłem z tym i być może nawet będę ponosił tego konsekwencje, bo ludzie w sekcji komentarzy jak napiszą numerek, czekajcie, który to jest? Numerek 11 to pewnie napiszą w jeden wielkie XDDDDDD czy coś, no domyślam się, że takie coś może się wydarzyć. Natomiast no, na tej podstawie stwierdziłbym, że jest to Bridget 2.0, ewentualnie z charakterem Gwen, ale z wyglądu no jest delikatne podobieństwo. Bowie myślę, że spokojnie bym mógł go ocenić jako Leonard 2.0, ewentualnie Cody 2.0. Na takiego trochę wygląda. W sensie z wyglądu to trochę taka lepsza wersja Leonarda, natomiast z charakteru być może to jest Cody 2.0. Aczkolwiek, czy ja będę miał tutaj rację w tym momencie? To się przekonamy, kiedy po raz pierwszy obejrzę i wtedy będzie... No grubo, nie oszukujmy się, będzie wtedy bardzo, bardzo grubo. Wayne i Ray, no to myślę, że mogę ich tutaj razem ocenić, bo nawet razem zostali wymienieni. Jakbym miał ich ocenić, to na podstawie wyglądu to są bracia bliźniacy, coś jak... Wiecie, chodzi mi o Cheta i Lorenzo, co nie? To Wayne i Ray przypominają trochę z wyglądu taką lepszą wersję Cheta i Lorenzo, ale bardziej z charakterem tych drugich braci. Mickey i Jay. Emma. Emma to trochę z wyglądu przypomina lepszą wersję Beth z pierwszej obsady, natomiast jeżeli chodzi o charakter, tutaj niestety się nie popiszę, bo ciężko mi jest ocenić na podstawie wyglądu, jaki ona by miała charakter, no bo może być tak, że jest to cyniczna postać, a może być też tak, że jest to postać, która jednak jest miła dla wszystkich, opiekuńcza, a ja po prostu ją błędnie oceniłem, co nie? I na samym końcu MK. MK, która prawdę mówiąc jest do teraz dla mnie jedną wielką tajemnicą. Z wyglądu przypomina postać, która no, z miłą chęcią by komukolwiek pomogła, że raczej nie kładłaby komuś kłód pod nogi. Natomiast powiem szczerze, że ciężko jest mi na tę chwilę ją ocenić. Serio, mam naprawdę wielki trud z ocenieniem jej z charakteru. Ale na niektórych trailerach wydawała się mocno dobrze kombinować i być dobrym strategiem, więc wydaje się, że ma tutaj coś z tyłu głowy, nie? W sensie ma olej w głowie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ocenianie tych wszystkich postaci. Mam nadzieję, że jakkolwiek mój opis na podstawie wyglądu tych postaci wam się spodobał, bo tak jak mówiłem, nadal nie oglądałem tego nowego sezonu, więc proszę mi nie spoilerować. Możecie co jedynie napisać pod numerkami tych postaci, jakie oceniałem, czy dobrze je oceniłem według was, czy ewentualnie, nie wiem, XD albo jakiś komentarz, który by mnie miał tutaj postawić w, no, nie powiem, śmiesznym świetle, może to tak ujmę. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Elo, trzymajcie się.